Pierwsze w nowym roku wydanie infoserwisu w całości będzie poświęcone temu, co wydarzyło się w roku 2016. Podsumowanie zaczynamy od inwestycji, które zrealizowano w naszym mieście. Finis corona opus, koniec więc i dzieło. Zmienia się chorzowski rynek. W połowie roku uruchomiona została docelowa organizacja ruchu na rynku i w jego okolicy. Ludzie mogą swobodnie poruszać się tutaj w rejonie tego centrum przesiadkowego, mają swobodny dostęp do wszystkich autobusów i tramwajów komunikacji miejskiej. Jeszcze w minionym roku rozpoczęto budowę nowej inwestycji mieszkaniowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to jest czerwiec roku 2018. Koszt inwestycji to około 15 milionów złotych. Miasto w tym wypadku wspomogło TBS w wysokości 2,5 milionów złotych. Powstała nowa siedziba Straży Miejskiej. Długo szukaliśmy siedziby, gdzie moglibyśmy się przenieść w tym składzie. Od minionego roku strażnicy pracują przy ulicy Sobieskiego. Pod szybem prezydent powstała gratka dla miłośników rolek. Można jeździć dookoła i cały czas robić triki, nie zatrzymywać się. A w Chorzowie Batorym pierwszy w naszym mieście street workout park. I pomyślałem sobie, że to by było coś, czego nie ma tutaj w regionie. Nowym miejscem na kulturalnej mapie Chorzowa jest kino Grajwka. Ludzie tęsknią za kinem jako miejscem spotkania. Małe, kameralne, na 40 osób. Nie zamierzamy ścigać się z sieciami typu IMAX, bo to byłoby bez sensu. Działa w Chorzowskim Centrum Kultury. A w Centrum Integracji Międzypokoleniowej powstało pierwsze w kraju Centrum Informacji Senioralnej. Chcemy, żeby tu nie przychodzili tylko seniorzy, ale także ich rodziny, sąsiedzi. Ciekawą inwestycję otwarto w podziemiach Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Chorzowie. Ponad 100 lamp. Kilkanaście rzutników, projektorów, bodajże kilkaset metrów kabla. Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to miejsce, w którym wizyta zastąpi niejedną lekcję. Trzeba się skupić na drodze i nie patrzeć w telefon. Jak są światła, no to na zielonym przechodzić. Chorzowskim strażakom i mieszkańcom miasta ten rok jednak będzie kojarzył się z nawałnicą, która latem przeszła przez miasto. Poczyniła ogromne spustoszenie tutaj wzdłuż ulicy Kopernika, wzdłuż ulicy Zjednoczenia, na terenie szpitala specjalistycznego i w wielu innych jeszcze rejonach miasta Chorzowa. Dobry wieczór! Rok 2016 to rok wielkich wydarzeń. Cari giovani Polacchi. Tu warto wspomnieć Światowe Dni Młodzieży, na które do naszej diecezji przyjechała młodzież z kilku krajów świata. Przyjechała największa grupa włoska. We're very much hoping to meet the church in Poland. Nawet nie wiedziałam, że to będą francuski, ale jesteśmy bardzo zachwyceni. We are the army of the Lord. Nie można zapomnieć o kolejnym Tour de Pologne, który przejechał przez nasze miasto. Nieco więcej ulic przybyło nam w Chorzowie II. W czerwcu tradycyjnie odbyło się Święto Miasta. Witam serdecznie w naszym mieście rycerzy Grobu Bożego i wszystkich uczestników chorzowskiego święta. I to Marek Kopel i Czyżby! Kolejny raz nasze miasto wsparło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeździłem na Wyżwach, jak byłem dzieckiem. Potem na studiach też się to jeździło w ramach zajęć wychowania fizycznego. Jak kondycja? O, to jest najsłabsza strona tej zabawy. Miasto wsparło też lokalne stowarzyszenie, organizując bar prezydenta. Chciałem jeszcze raz wszystkim podziękować, wszystkim darczyńcom, którzy wykazali się właśnie taką hojnością. Prezydent zaprosił również na zawody narciarskie. Ludzie chcą aktywnie wypoczywać i to jest takim plusem tego pomysłu, tej idei. W Chorzowie odbyło się sporo imprez biegowych, a przez miasto przejechali też rolkarze. Na pewno będzie kilka wzniesień, na pewno będzie kilka zjazdów. Kolejne Święto Wody zorganizował Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Bardzo fajna impreza, impreza rodzinna. Rozpoczynaliśmy 5 lat temu na jednym basenie na Granicznej. Jest okej. Okay. Będą emocje. Młodzież brała udział w olimpiadach astronomicznej. Astronomia stara się na ich poziomie odpowiedzieć, skąd my to wiemy. I geograficznej. Bardzo lubię uczyć się geografii, o Ziemi. W zawodach finałowych można się spodziewać wszystkiego. Sama pasja do geografii nie powinna minąć nigdy. Rok nie mógł obyć się bez imprez bluesowych. Festiwal Blustracje i Laubę Pełną Bluesa odwiedza stała grupa widzów. Naturalne dźwięki właśnie klasycznego, współczesnego bluesa. Chorzowskie Centrum Kultury wyszło na ulicę i zaproponowało masę wydarzeń w ramach Festiwalu Wolności. Była też akcja Kultura na Wolności. To część dużego projektu ogólnopolskiego, który się nazywa Dom Kultury Inicjatywy Lokalne, który ma w założeniach zaktywizować mieszkańców do samodzielnych inicjatyw, działań w dziedzinie kultury.
Chorzów słynie już z konkursu kulinarnego Chorzowskie Smaki. Jest to Grand Prix, czyli pierwsza nagroda, zadanie główne. A także z akcji strojenia choinki. Trochę się napracowałam do nocy. Bombka była tworzona wspólnie z dziećmi. Uczestniczymy w tym wspaniałym dniu. Wszystko nam się przydaje w MDK-u, w związku z tym przydasiowa bombka MDK-owska. Wieńczy ona Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku po raz pierwszy faktycznie spotykamy się tutaj pod estakadą. Niesamowicie mnie to jaro, kiedy mogę ważyć, a jednocześnie gadać z ludźmi. Zawsze jakaś ciekawa atrakcja na spędzenie niedzieli, byliśmy na karuzeli. W minionym roku najbardziej potrzebujący chorzowianie mogli wziąć udział w śniadaniu wielkanocnym, a także w wigilii, które odbyły się w hali Morrisu. Tu się znajomych też spotyka, którzy są, można powiedzieć, w takiej sytuacji jak ja. W roku 2016 odbyło się mnóstwo gali, podczas których wręczono nagrody najlepszym. Galina Kosurkiewicz. Koordynatorka programu Praca za Czynsz. Jestem bardzo dumna z tego, że mnie przypadła w udziale i naprawdę jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt. Nagrody w dziedzinie kultury odebrało 4 laureatów, między innymi nasz redakcyjny kolega Krzysztof Knas. Całe życie przebiegło przed oczami. Mogę realizować projekty z tak dużym zaangażowaniem młodzieży. Z Chorzowem jestem związany od 24 lat już w tej chwili. Mieszkałem dosłownie 20 metrów od tej statuetki, od oryginału. W infoserwisie podejmowaliśmy również tematy społeczne. Był materiał o uczniach, którzy w wieku 6 lat rozpoczęli naukę. Nie czuję się z tym słabiej, że jestem teraz w 6 klasie, a jestem młodsza. Nasze 6-latki uzyskują dobre wyniki w nauce. Butterfly, pięknie, pięknie. A tutaj? Świat jest całkiem inny, niż to jeszcze było kilkanaście lat temu na przykład. Był też temat o programie rządowym 500+. Jeden wniosek, jakieś tam 2 ksera i tyle. Mama, ile dzieci? 2. I na co te pieniądze, to znaczy? No na co? Jak się dzieci dowiedziały, to córka powiedziała, że chce laptopa. Dużo działo się w samorządzie. 8800 głosów to jest naprawdę już całkiem niezła ilość. Kampania związana z budżetem obywatelskim przyniosła kolejne inwestycje na terenie miasta, które będą realizowane w tym roku. Budżet obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Radni podczas sesji musieli podjąć trudną decyzję o przekazaniu 18 milionów pożyczki spółce Ruch Chorzów S.A. Taką dostaliśmy informację o spółce. Także jest to niepoważne. To jest ogromna odpowiedzialność, ja sobie z tego zdaję sprawę. Proszę mi wierzyć, trudno mi się nie cieszyć. W Ruch Chorzów również sporo się działo. Z funkcji prezesa zrezygnował Dariusz Smagorowicz. Nie spóźniłem się jeszcze 5 minut przed. A jego następca, Janusz Paterman, pełnił tę funkcję tylko miesiąc. Niebiescy rok zakończyli na ostatnim miejscu w tabeli. Kibice piłki ręcznej najpierw mieli powody do radości. Ja gratuluję dziewczynom moim, wielki szacunek dla mojej bandy Hahar. W marcu juniorki Ruchu na turnieju w Chorzowie obroniły Mistrzostwo Polski. Niestety niebieskie po 10 latach gry w Superlidze opuściły elitę. Stare przysłowie mówi, ja to już powiedziałam dziewczynom w szatni, umiesz liczyć, licz na siebie. Nie? Niewiele brakowało, a ich los podzieliłby Clirex. Nasi futsalowcy bronili się przed spadkiem z ekstraklasy w barażach. Ten mecz był podsumowaniem całego sezonu. Graliśmy chaotycznie. Okazali się lepsi od drużyny z Białegostoku o zaledwie 1 gola. Magdalena Goszkowska, lekkoatletka AKS-u, została halową wicemistrzynią świata w sztafecie 4x400 metrów podczas zawodów w Portland. Jest to, wydaje mi się, ogromny sukces, ale tak jak mówię, on nie zmienia za wiele w naszym życiu. Nie udało jej się jednak zakwalifikować na igrzyska w Rio. W Brazylii nasze miasto reprezentował pływak Kacper Klich. Rywalizował w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym. Na koniec Chorzowska Liga Futsalu. Po raz pierwszy w historii mistrzem został Budo Serwis, który dołożył do tego sukcesu także puchar HLF.